Ponad 1500 osób w sobotę uczestniczyło w orszaku Trzech Króli, który swój początek miał pod Legnicką Katedrą. To jest takie fajne świętowanie, kolędowanie wspólne, spotkanie się tu ze znajomymi, z ludźmi, pokolędować wspólnie, to jest takie fajne. Kiedyś nie obchodziło się tak tych Trzech Króli hucznie jak dzisiaj i dobrze, że ta tradycja wróciła, że możemy ponownie tak obchodzić do bardzo, bardzo hucznie i świątecznie. Świętujemy Dzień Objawienia Pańskiego Trzech Króli, więc jest to naprawdę piękny dzień dla nas, żeby wzmocnić swoją wiarę i przynależność do wspólnoty chrześcijańskiej. Uroczystość Objawienia Pańskiego, bo taką nazwę w kalendarzu liturgicznym Kościoła nosi Święto Trzech Króli, to dzień, w którym katolicy świętują objawienie się Boga światu, bo według Biblii to właśnie wtedy Boga w Chrystusie uznali pierwsi przedstawiciele pogańskiego świata. Oddając pokłon Jezusowi Narodzonemu, uznali w nim Boga i Króla, swojego władcę, i my w ten sposób też oddajemy Bogu, cześć Panu Bogu jako Królowi, jako naszemu Bogu, ale także w to święto wyznajemy naszą wiarę. Choć Biblia nie precyzuje, ilu mędrców nawiedziło Jezusa, to tradycja uznała, że było ich trzech i nadała im imiona Kacper, Melchior i Baltazar. Jednak w Legnicy jednym z króli w tym roku był piastowski książę Henryk Pobożny, w którego rolę wcielił się znany rekonstruktor. No jest to bardzo zasłużona postać dla naszego miasta, więc nie wypada, żeby go zabrakło. Jako jednego z mędrców, który jednak sławę tego miasta wychwalał. I za to miasto w 1241 roku miał zginąć w bitwie z Mongołami, choć organizatorzy podkreślają, że oddał życie nie tylko za Legnicę, ale również za chrześcijańską wiarę. Inne było również ogólnopolskie hasło Orszaku Trzech Króli, które brzmiało: Bóg jest dla wszystkich. Bóg jest dla wszystkich. Święto Objawienia Pańskiego, pokłon mędrców ze wschodu, uświadamia nam wszystkim, że Pan Bóg nie chce być zamknięty tylko dla niektórych, ale jest otwarty na każdego człowieka. Dlatego też ten dzisiejszy dzień jest dniem, w którym w sposób szczególny też pamiętamy o misjach, o misjonarzach, o misyjnym wymiarze Kościoła. Orszaki Trzech Króli z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. Według danych Fundacji Orszak Trzech Króli w tym roku w całej Polsce uczestniczyło w nich ponad 1 200 000 osób.